Halo, halo. Słuchajcie. Halo, halo. Słuchajcie, przed nami szalone starcie, bo Kimbo Slice, którym gra mój przeciwnik, zmierzy się z Tysonem Furiatem, którym gram ja. Tyson Fury, no to jest walka bokserska, moi drodzy. To może być ciekawe. Zbijamy żółwika. Znaczy, to jest MMA, wiadomo, ale... Easy, easy. Knockdown. Kimbo Slice liczony. Oho. No odpowiedział Kimbo. Zobaczymy. Jakie wymiany tutaj są. Kolejny knockdown, moi drodzy. Tyson Fury. O! Ej! Miała być boksersko, no. Oszukał mnie. O kurde, i jeszcze uppercut. Kimbo odpowiada. Kimbo odpowiada, słuchajcie. O Jezus! No, ale czekamy aż wstanie, czekamy aż wstanie. Dobra. Ta noga. Nie chciałem tego, po prostu czasami... Czasami się wymsknie, no. Czasami człowiek przynajmniej, ale... O kurde. Na deskach Tyson. Matko boska. Poczekaj. Knockout. Tak jest, Tyson Fury mimo wszystko. Szacunek, mało brakowało. Dobra. Dobra walka tam. No. Tyson Fury, bang! No złożył się po prostu, no. Światło zgasło. A Kimbo Slice. Ojeju, jak tam... Ojeju. Dobra. Nie ma co się podniecać. Spokojnie, jest zwycięstwo, najważniejsze. Fajnie. Wbijamy powoli kolejną dywizję. Czy dzisiaj dywizja 14 jest realna? Jest realna, oczywiście, ale czy będzie to trudne? Również mogę powiedzieć, że będzie to trudne. Najbardziej realna jest dywizja 12, że z niej nie wyjdę, bo zaraz dostanę na łeb, ale z drugiej strony, jeżeli awans, to chyba no ewentualnie 13. Z tą 14 będzie ciężko, musiałbym wygrać jeszcze dwie walki i to jakimś takim no zawodnikiem z 4 gwiazdkami, musiałbym walczyć z typem, który ma 5 gwiazdek i musiałby być przynajmniej tej samej dywizji co ja, albo nawet wyższej. Ach, te pingi w tej grze. Uwielbiam Electronic Arts za te połączenia. Jesteście najlepsi, jesteście fantastyczni, naprawdę. Nie wiem, o co chodzi z tym, ale ubóstwiam po prostu. Po prostu ubóstwiam. Matko jedyna. No. Krylowem grać nie będę. Nie wiadomo, czy w ogóle zagramy, bo gość tutaj nic nie zmienia. Póki co. Tito Ortiz. No mogę spróbować Tito Ortizem.
Ma 4 gwiazdki, mu przeciwnik ma 5 gwiazdek. Pasowałoby. Bierz tego Jonesa jak chcesz. Ankalewa też możesz wziąć. Cormiera? No już mniej. John Jones, no i super. Jeżeli będzie bronił obalenia, to mam przerąbane, ale jeżeli nie będzie bronił obaleń zbyt dobrze, no to witamy w domu. Zobaczymy. Już jest z dywizji 8. Już raz z nim grałem i raz z nim wygrałem, także no, no. Przewaga psychologiczna powinna być w teorii po mojej stronie. Gość z drugiej strony będzie uważał. Chyba. No ale ma też świadomość tego, że on tutaj stykowo może dominować. Zobaczymy. No. Pokaż, na co cię stać. I jesteśmy w bocznej, moi drodzy. Pozwolimy mu tu wejść do halfgarda. No i dosiadł. I zobaczymy, co z dosiadu. Czyli klasyka, dobra. Zaskoczył mnie, zaskoczył mnie. Była tam zmyłka, nie wiem czy zamierzona czy nie, ale była to zmyłka, dobra. Wracamy do stójki. Ale tylko na chwilę, przecież wiadomo. No nie. No musisz kombinować inaczej tym analogiem, słuchaj. No tak też nie. No tak też nie. Ja wiem, co czujesz. Ja wiem, co czujesz, ja kiedyś też nie umiałem parteru. Też kiedyś nie umiałem parteru i to bardzo bolało, bardzo, bardzo bolało. No ale niestety, no tak jest skonstruowany świat. Musisz się nauczyć, żeby potem walczyć z zapaśnikami. Przynajmniej defensywki. Raczej na prawo pójdzie, tak obstawiam. Kurde! No patrz. Zaryzykowo poszedł w górę i opłaciło się. Prawda? Prawda. Od razu wstajesz? Ryzykownie, bo to kondycji dużo tracisz, stary. No. No rundę masz przegraną póki co. Kolego. Ale zobaczymy, zobaczymy, co jeszcze tutaj będziesz mógł ewentualnie pokazać. No i kiepsko to widzę. Powiem ci stary, że kiepsko to widzę. Ja już do bocznej. Kurczę. Nieźle, nieźle, ty. No, ale kondycja spada mojemu przeciwnikowi. I to drastycznie. Też mam łokcie. Warto było? Sam się prosiłem o tego uppercuta. Matko jedyna. Co za chora walka. Dobra, nieważne. Szacunek, kolego. Hej, hej, hej. Okej. Co nie? Zostałeś pogrzebany, no. Przez grabarza. Dokładnie tak. Nie ma co komentować, słuchajcie. No i teraz powinna wejść dywizja już kolejna. Mimo, że gość był tam z niższej w teorii, to miał lepszego zawodnika. Jest. Prawie 13,5. Dobra. Teraz powtórzyć to jeszcze w trzeciej walce i mamy 14. To jest możliwe, ale na pewno łatwe nie będzie. Pytanie, kogo możemy dostać? Kogo możemy dostać? Kogo możemy dostać? Uwaga. Ja pierdzielę ten ping. Nawet nie czekam, bo to przecież widzieliście sami. Czasami po prostu... Znaczy,
nawet nie czasami, ja generalnie nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi z tą grą. Pod tym kątem. W FIFA też tak jest? Ja nie gram aż tyle w Ultimate Team. Co roku mówię sobie, że będę grał w tym roku i tego nie robię. Dam szansę rywalowi. Jeszcze raz spróbujemy Tito Ortiza. Czemu nie? Tito Ortiz, jeszcze raz tutaj, proszę. Zapraszam. O! O kurde, jak teraz go pokonam Tito Ortizem, no to będzie ta dywizja 14, tylko muszę to zrobić w fajny sposób. To może tak, spróbujmy wygrać bez uderzenia. Co wy na to? O ja pierdolę. Bez uderzenia. Powinienem dzięki temu dostać odpowiednią tą. Kurwa, sam się nadziałem. Dobra. Nie. Nie, stary. No co ty próbujesz? Co za gość. Dobra. Złam mu rękę, kurwa. Nie no, nie da rady chyba bez uderzenia. Bo już ogólnie da radę, nie? Ale tutaj może być ciężko. Cholera jasna, no. Dobrze to wybronił. Wstajemy. No, robisz taunty, stary, ale ja cię ani razu nie uderzyłem jeszcze, więc... Dobra. Innym razem spróbujemy. Możemy zrobić odcinek w ogóle taki, dedykowany. Dajcie znać, czy chcielibyście. A w ogóle możecie dawać mi challenge. Wygraj na przykład 3 walki, albo wygraj walkę chociaż, bez zadawania kopnięć i uderzeń. O kurde, jaki uppercut, ty! Ten akurat który mnie przestraszył trochę. Bo wiedziałem już, co się będzie działo potem. Nie no, pójdziemy w parter w drugiej rundzie i w drugiej rundzie... O Jezu. Nie no, te wymiany to jest jakaś tragedia akurat. I w drugiej rundzie... Już go będę klepał po prostu w tym parterze. To nic. No i co? Koniec rundy. Też zaliczył deski, na szczęście. Więc zobaczymy, jak będzie punktował to, jak będą punktowali to sędziowie. Wydaje mi się, że mimo wszystko na jego korzyść, ale... Dobra, stary. Wrzucamy dwójkę teraz i ci pokażę w parterze tak naprawdę, o co chodzi. Będę cię maltretował, nie? Pół rundy cię nie biłem w ogóle, nic. Wybronił to. Pierdzielony, no. O kurde. Nabrał mnie. O nie, najgorzej. Spokojnie. Czy wy myślicie, że ja tutaj tego nie kontroluję? No może trochę nie, ale... Jest dosiad. Nie.
Nie. Ja teraz... Fuck. Nie trafiłem dobrze akurat. Dobra, spokojnie. Robimy swoje. No nie wierzę, że on tą górę... On do góry... Ten analogiem daje, nie? To jest jakiś absurd. Kto tak gra? Cholery jasne. Kurwa. Słuchaj, mój Tito cię dojedzie, nie? On wali te uppercuty, bo on próbuje mnie skontrować, jak będę wchodził w nogi. Jestem przekonany, że to odchodzi. O ja pierdolę. Ja tamtów nie robię, ja cię po prostu pokonam, stary. No dawaj go! O cholera. Będą problemy. Pod siatkę go. Masakra. Kondycji to ja nie mam. No. Patrz. I tak mu się udało. No co za menel. Ta druga runda miała wyglądać inaczej. Inaczej ją zapowiadałem, inaczej sobie ją wyobrażałem. No cóż. Teraz trzeba się uspokoić. Wyciszyć. I tego prochaskę ustawić do pionu, bo po prostu... A chuj z tym żółwikiem. A dobra, już trudno. Patrz to, co za Menelaos. Ej! Halo. Ła. To mogło zaboleć. No dawaj loła. Kurde. Te cholerne łokcie. No dawaj, dlaczego nie mogę obalić, no? Dobra. Halfguard od razu. Może nawet boczna. Boczna. Oczywiście, że tak. Dzień dobry. I znowu jestem w bocznej. On myślał, że mnie na to nabierze. Litość. Nie mogę tego robić, bo to spierdolę. Niestety. Dobra. Nie wierzę, że się na to nabrałem. Masakra. Wiadomo, że... Ale chodzi o sam fakt po prostu. Dobra. Minuta do końca!
Oj. Czy jestem w stanie go ustrzelić? Pewnie tak. Czy mi się uda? Pewnie nie. O kurde. Jakbym teraz wyrwał. Dawaj go. Ubity! W końcu! Tito w stójce, grabarz powraca. Tito Ortizo. Tito Ortiz, proszę bardzo. Proszę bardzo, zakopujemy kolejnego. O człowieku. Przed samym końcem trzeciej rundy. Gość jest zdenerwowany na pewno. Bęk, już nie był w stanie tego utrzymać. Ja też jestem głupi, bo ja po prostu poszedłem na wiwat w pewnym momencie podczas tej walki. Do widzenia. Do widzenia, panie. O, rety. Jak punktacja sędziowska? To jest ciekawe. Jak punktacja wyglądała? I zabrakło, widzę. Malutką, no ciupinkę mi zabrakło do tej 14. No. Wiele się nie pomyliłem dzisiaj. O, dwie rundy w plecy były. Pierwsza runda dla niego, druga runda dla niego. Prześledźmy, pierwsza runda. No tak. No tak, no dla niego, oczywiście. Druga runda, knockdown, ja tam kontuzję, dwa ogłuszenia. Oczywiście dla niego. No ale w trzeciej dostał knockout, także siema. Moi drodzy, to jest MMA. To jest MMA. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i suba na kanale. Bardzo, bardzo, bardzo o to proszę. I tyle, trzymajcie się, widzimy się, słyszymy niebawem. Na razie. Hej!